Witam Państwa. Naszym gościem jest Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, ale także piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. Witam Cię, Jarku. Dzień dobry. Z kompozytorem to bym nie przesadzał, ale... Ale na pewno wymyślać autor... melodyjek ewentualnie, tak bym to nazwał. Na pewno ostatnio jesteś autorem książki. Właśnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna wydała Twoją książkę o historii festiwali polskiej piosenki, a 60. festiwal za nami, więc to chyba dobry moment, żeby porozmawiać o przeobrażeniach, wyobrażeniach rzeczywistości tych festiwali, bo taki jest mniej więcej podtytuł Twojej książki. Jeżeli ktoś będzie szukał anegdot o tym, że kabanosy rzucali w amfiteatrze i piosenkarze byli zachwyceni, albo że w restauracjach były dewolaje a la Połomski, to nie znajdzie takich anegdot, bo to ja nie miałem w ogóle takich ambicji też, żeby po pierwsze pisać książkę z anegdotami, a po drugie, żeby w ogóle pisać monografię. To jest bardziej kulturoznawcze spojrzenie na festiwal jako zjawisko, bo ja uważam, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to jest po prostu zjawisko kulturowe, które miało naprawdę wpływ na życie Polaków. Oczywiście bardzo duży wpływ na życie mieszkańców Opolszczyzny i Opola, ale także pozostałej części kraju. Dlaczego? Dlatego, że na przykład festiwal niewątpliwie kreował gust muzyczny Polaków przez wiele lat. Właściwie można powiedzieć, że festiwal w Opolu to jest połowa historii polskiej muzyki rozrywkowej i naprawdę niewielu artystów, których odnajdujemy w leksykonie polskiej muzyki rozrywkowej, nie pojawiło się na festiwalu. Raczej nie pojawiali się ci, którzy nie chcieli tu bywać. Na przykład undergroundowi muzycy, czy przedstawiciele tego ostrego rocka. A zaczynając od pierwszego festiwalu, to nie pojawili się na nim ci, którzy myśleli, że to wydarzenie się nie uda, prawda? Tak jak przeczytałam u Ciebie w książce, która jednakże chociaż jest pozycją naukową. Trochę historii opowiada. Jest bardzo ciekawa. To na ten pierwszy festiwal nie przyjechała Irena Santor czy Jerzy Połomski. Tak, no wielkie gwiazdy nie przyjechały. Ja myślę, że to w sumie zrobiło dobrze festiwalowi. Dlatego, że organizatorzy trochę nie mieli wyjścia i zaprosili młodych. Nieznanych piosenkarzy, bo dziś z perspektywy czasu my myślimy, no tak, Ewa Demarczyk była na pierwszym, ale Ewa Demarczyk była prawie nikomu nieznaną studentką z Krakowa, występującą w Piwnicy pod Baranami, no ale to ten festiwal stworzył to nazwisko Ewa Demarczyk, tak naprawdę. No i też mieli szansę zafunkcjonować w branży artyści Big Beatu, bo musimy pamiętać, że były to czasy Gomułki, a ówczesna władza nie przepadała w ogóle za Big Beatem, dlatego w ogóle powstało to słowo Big Beat, bo przecież... Mocne uderzenie. Tak, bo to sformułowanie wymyślił Franciszek Walicki, bowiem władza nie mogła przeżyć, nie mogła znieść nazwy rock and roll. To po prostu było nie do przeskoczenia dla nich, no bo no, kojarzyło się to z tym zgniłym zachodem. Stąd ten big beat. No i faktycznie świetne kariery. Ja muszę powiedzieć, to podkreśla zawsze Maria Szabłowska, że bardzo dużą rolę odegrało dwóch już wtedy zacnych panów, czyli Waldorf i Kisielewski, bo to oni na przykład bardzo wspierali Karin Stanek. To w ogóle było bardzo ciekawe, że takim nobilitowanym no, krytykom spodobała się właśnie ta młoda dziewczyna ze Śląska, pełna energii, no ale też ona była po prostu czymś zupełnie nowym. W ogóle ta młodość wtedy to była kontestacja, to był bunt. Musimy pamiętać o tym, że festiwal w Opolu to był bunt. Tak, to się było kojarzył. Tak. I kojarzył się z pewną tajemnicą, z pewnym czymś nowym i czymś świeżym. Właśnie, czy nadal festiwal budzi takie skojarzenia i jest trampoliną dla ludzi do sławy? Właściwie już nie, ale ja już wyjaśnię z jakich przyczyn. Aspekty są dwa. Pierwszy aspekt taki, że mamy od wielu już lat
taką sytuację, którą możemy obserwować w swoich domach. To znaczy polaryzację rynku. My włączamy telewizor i mamy tam na przykład 800 kanałów. Na tych wielu kanałach jest wiele w ogóle tematycznych stacji telewizyjnych, a w tych stacjach telewizyjnych, czy tematycznych, czy nie, są talent show. Ja w ogóle nawet taki rozdział napisałem, festiwale opolskie, a talent show i jako wydarzenia medialne. Bowiem wtedy, kiedy powstał festiwal w Opolu, to rynek medialny w Polsce wyglądał tak. Była raczkująca trójka, było Polskie Radio, jedynka i był pierwszy program telewizji polskiej. Nie było dwójki telewizyjnej nawet i dopiero się tworzyły, one były kilka lat, regionalne rozgłośnie Polskiego Radia. No i teraz trudno się dziwić, że gdy wybrzmiewał sygnał festiwalu w Opolu, no to wszyscy włączali telewizję i oglądali, bo to był wielki świat. To było Sanremo polskie. To było coś niesamowitego dla odbiorców. Zresztą większość mówi, że oglądała festiwal u sąsiadów na telewizji, bo telewizory były rzadkością. Oni mieli telewizora, tak. Tak. A dzisiaj, jak spojrzymy z perspektywy dzisiejszego show na tamten festiwal, którego urywki możemy zobaczyć. Dzięki Kronice Filmowej na przykład, ten pierwszy. Tak. To wszystko wydaje nam się takie zgrzebne poniekąd, takie skromne, a jednak takie urzekające. Więc jest pewna mitologia związana z tymi pierwszymi festiwalami. I czy to są tylko legendy, mity, czy te festiwale rzeczywiście miały w sobie coś takiego, czego nie mają te festiwale obecne? One miały coś niesamowitego, bo one były świętem. Ja zresztą pierwszy rozdział w mojej książce poświęcam codzienności i świętowaniu, a zarazem uczestnictwie w kulturze i piszę o tym, jak to się zmieniało. W ogóle ten rozdział sprawił mi ogromną przyjemność, dlatego że ja wróciłem wspomnieniami do mojego dzieciństwa i przypomniałem sobie na przykład w czasy te wagonowe albo autostop. No, w czasy wagonowe to była specyfika polska. No właśnie, ten festiwal i jego piosenki były muzyczną kroniką historii Polski, prawda? Tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. No ale były też świętem i proszę zwrócić uwagę, jak wygląda publiczność na tych kronikach filmowych, która wchodzi do Opolskiego Amfiteatru. Ta publiczność jest ubrana tak, jak my dziś ubieramy się do opery, powiedzmy, bo już nawet do teatru nie chodzimy tak odświętnie ubrani w garniturach, to po prostu wszystko się też zmieniło. Ja też nie jestem jakimś fanem ubierania się jak na bal do teatru czy na koncerty, ale my teraz stawiamy na wygodę. A wtedy ludzie stawiali na to, żeby dobrze wyglądać, bo było święto. Była okazja. To była okazja, tak, to było raz w roku. Ten wielki świat przyjeżdżał do Opola i też cała Polska, oczy całej Polski były zwrócone na Opole. Ciekawa jest jedna rzecz, bo ja zrobiłem badania w 2012 i 2020 roku i te badania są w tej książce, że Opolanie wcale aż tak bardzo nie doceniają tej mocy promocyjnej festiwalu. Natomiast reszta Polski, bo ja podzieliłem badanych na Opolszczyznę i pozostałe województwa, reszta Polski absolutnie uważa, że no, festiwal, dzięki festiwalowi Opole jest znane i Opol jest marką. Ja też napisałem taki rozdział funkcjonowanie miasta jako marki, bo proszę zwrócić uwagę, że my tu mówimy festiwal, a czasami używamy pełnej nazwy, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Zapewniam Państwa, że poza Opolem i poza Opolszczyzną ludzie mówią Opole, nie mówią festiwal. I wiadomo, o co chodzi. Tak, ludzie po prostu mówią Opole. Tak jak o festiwalu w Sopocie mówimy Sopot. Ale te relacje między organizatorami a nadawcą, między Warszawą a Opolem, samorządem, udziałem tych wszystkich elementów w tym festiwalu, zmieniały się. To też bardzo dobrze pokazujesz. Najpierw tylko Opole, Towarzystwo Przyjaciół Opola. Później nadawca, ale jest tylko nadawcą, nie organizatorem. Tak, telewizja. Bo telewizja została dosyć późno współorganizatorem. W okresie transformacji. Więc tak. Te zależności cały czas się zmieniały. Jak uważasz, co miało najlepszy wpływ na festiwal? To znaczy tak.
Bardzo często spotykam się z taką opinią, że jak przyszła telewizja, to już był koniec festiwalu. No ja się z tym w ogóle nie zgadzam kompletnie. Dlatego, że telewizja jak przyszła już telewizja, na drugi festiwal. Tak, ale jak przyszła telewizja, to ten festiwal stał się popularny i też dlatego gwiazdy chciały na niego przyjeżdżać. Bo umówmy się, że ja nawet prześledziłem tam jakieś kosztorysy. To niby ma drugorzędne znaczenie, ale na festiwalu artyści nigdy nie zarabiali jakichś kokosów. Oni na pewno zarabiają lepiej w sezonie. Natomiast występ na festiwalu, zwłaszcza w latach 70., 80., on był takim wiatrem w żagle kariery, ale także, na przykład to wspominał Ryszard Trynkowski, festiwal, udział w festiwalu, nawet nie nagroda na festiwalu, nagroda to wiadomo, był powodem zapełnienia kalendarza koncertowego na cały sezon artystyczny. Co więcej, Festiwal Opolski kreował przeboje na lato. Bo dlaczego on był też tak wymyślony? No on był tak wymyślony w czerwcu, że potem te hity były grane w wakacje. No przecież każdy z nas, myślę, no, tego starszego pokolenia, słuchał Lata z Radiem. No przecież, gdy słuchaliśmy lata z Radiem na plaży, z jakichś tam tranzystorków, no to były hity z festiwalu. Przecież ja pamiętam całe wakacje, a potem chyba jeszcze i następne wakacje, były chałupy. No. Czy jedzą rybę, pamiętam. No oczywiście, że tak, ale czy tyle słońca w całym mieście? Tak. Ja oczywiście też jestem nie aż tak stary, żeby pamiętać lata 60. Ja się urodziłem w 71 roku, więc tak świadomie dopiero festiwal pamiętam od lat 80., bo dosyć szybko zacząłem się nim interesować. Pamiętam moje kłótnie z rodzicami, bo ja się urodziłem w Prudniku i moi rodzice przyjeżdżali na festiwale. Wykłócałem się z nimi, bo już jak dziecko chciałem jeździć, no, ale wtedy festiwal trwał do 4 rano i po prostu rodzice nie chcieli mnie na ten festiwal zabierać, także tak naprawdę to mogłem uczestniczyć w tym festiwalu już, gdy byłem pełnoletni i sam podejmowałem decyzję. Spotykam się też w mediach z takim ciekawym stwierdzeniem, że kiedyś festiwal przynosił ulicy coś wyjątkowego. Wynosił w codzienność, wnosił coś wyjątkowego. Mhm. A teraz odwrotnie, wnosi do piosenki ulicę. Czyli można rzec, wydaje mi się, że te piosenki obecnie są zbyt literalnie, zbyt bez metafory podawane. Ja tak bym to rozumiała. Ja powiem tak. W ogóle piosenki są trochę bez metafory. No po prostu szczerze, jest naprawdę mało dobrych piosenek. Literacko. To zaśpiewałbyś z Alicją Majewską, panie Wasowski. Ale z Alicją Majewską to ja bym zaśpiewał cokolwiek, to po pierwsze. Ale ja chciałem powiedzieć jedno, że trudno też wymagać od młodych wykonawców, żeby oni pisali jak Przybora albo Młynarski. No, nie ma takiej opcji. Mm-hmm. Oni są ale po prostu, może powinni korzystać. Nie mają takich umiejętności. Może powinni korzystać, ale z drugiej strony, jak młodzi wykonawcy korzystają, to się im zarzuca, że śpiewają covery, prawda? Jakby, wiesz, my żyjemy w takim świecie, że każdy może być teraz komentatorem. Każdy. No po prostu wszyscy możemy być recenzentami, co więcej, możemy być bezkarnymi recenzentami, prawda? Bo możemy anonimowo komentować w internecie. A z piosenką jest trochę tak jak z polityką i z piłką nożną. Wszyscy się na niej znają. I ja chcę bronić polskiej piosenki, bo ja uważam, że polska piosenka jest wyjątkowa. W ogóle to jest naprawdę nasze dobro narodowe. To jest nasze dobro narodowe, ale z drugiej strony bardzo by mi zależało, żeby twórcy bardziej zwracali uwagę na teksty, dlatego że my, odbiorcy, no, przyzwyczailiśmy się po prostu do doskonałych tekstów, bo mieliśmy wspaniałych twórców. Ja już nie chcę wymienić tej tak zwanej wielkiej czwórki, ale proszę zwrócić uwagę, jakich myśmy mieli autorów piosenek rockowych. Bogdan Olewicz, który pisał piosenki dla grupy Perfect, czy Andrzej Mogielnicki, czy Marek Dutkiewicz, przecież Szklana Pogoda,
No to jest ikona, piosenka ikona lat 80. Do dziś grana w radiach. To jest Marek Dutkiewicz. No oczywiście wspaniałe piosenki, które pisała Magda Czapińska i Jan Wołek, Andrzej Poniedzielski i wielu, wielu, wielu innych autorów. Ja już nawet nie będę mówił o tych twórcach piosenki literackiej, bo to jest cała plejada i programu by nam nie starczyło. Więc my Polacy jesteśmy trochę przyzwyczajeni do dobrego poziomu literackiego piosenki, no bo w ogóle polska piosenka się wywodzi z kabaretu i do kabaretów międzywojennych pisali tacy twórcy jak Julian Tuwim, o którym uczymy się dziś w szkole, jako o poecie, a nie o autorze, który dostawał zamówienia na piosenki. Więc my jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do dobrego poziomu i dlatego nam, zwłaszcza tej starszej generacji, nas trochę bolą te współczesne teksty. Miejmy nadzieję, że jednak poziom tekstów będzie dobry. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bo muzycznie chciałem powiedzieć, że jest wyśmienicie i produkcyjnie. My się w ogóle nie różnimy od Europy czy świata. Po prostu nasi muzycy są fantastyczni, bo wreszcie są dosprzętowieni. Ja też o tym w książce piszę, że kiedyś problemem było to, że myśmy mieli zawsze zdolnych muzyków, ale oni nie mieli na czym grać po prostu. Co więcej, oni nie mogli z zachodu nawet przywieźć gitary, bo nie mogli na ten zachód wyjechać. Także muzycznie jest super, żeby tylko jeszcze troszkę było lepiej tekstowo, będzie bosko. Tego sobie życzymy wszyscy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.